I Po prostu mówię. łatwiej też użytkowników kontrolować, łatwiej im coś dać, ale i równie łatwiej im coś zabrać. Specyfikacyjnie i fotograficznie na pewno to będzie sztos, natomiast pod względem designu Google powinno zatrudnić kogoś chyba, kto potrafi naszkicować telefon. Cześć, witamy Was. Cześć, tym razem mamy troszeczkę więcej premier, mimo, ale najlepsze jest to, że większość premier to chyba dzisiejszych jest. Tak. Dzisiaj się rozpruł worek z premierami, aczkolwiek ciekawie się zaczęło już od poniedziałku, bo ZTE pokazało klapkę z elastycznym ekranem. Zupełnie niespodziewanie. Klapka się nazywa Libero Flip. Tak. To, co szokuje, to ceny w Japonii, bo ta klapka jest niebywale tania wręcz. Bo słuchajcie, jak przeliczyłem cenę, to wyszło mi niecałe 1700 złotych. No masakra. I to jeszcze w Japonii. Adaś mówi o Japonii nie dlatego, że tak wymyślił, że to japońskie ceny podał, tylko dlatego, że ten telefon się pokazał w Japonii rzeczywiście, Tak. miał premierę japońską. Tak, no też totalnie wszystko niespodziewanie. Styl też ma niespodziewany, bo z kolei przypomina inną klapkę od marki Tecno. Ma taki sam, prawie taki sam okrągły panel na panelu zewnętrznym. W panelu po obwodzie są aparaty fotograficzne, a po środku okrągły ekranik pomocniczy, który taki średnio podejrzewam użyteczny jest. Tył Ale gigantyczna wyspa, nie wiadomo po co gigantyczna wyspa. Może nie wiem, żeby odpowiadać temu z przodu ekranikowi, żeby była podobna, żeby nie wiem, jakiś rodzaj symetrii zachować z dwoma maciupeńkimi szpileczkami aparatów fotograficznych. A te szpileczki te aparatów fotograficznych maciupeńkie, ale główny ma 50 megapikseli, także można takie zdjęcia będzie robił. Towarzyszy mu oczywiście dwójka. Z przodu jest 16, bo to ma być budżetowa klapka chyba, tak? A tak, no ten zewnętrzny ekranik ma 1,43 cala. Wewnętrzny, czyli ten elastyczny, nazwijmy to, ma z kolei już 6,9 cala, czyli taką typową wartość dla klapek. A w środku, moi drodzy, Snapdragon 7 pierwszej generacji, 6 plus 128 pamięci, czyli faktycznie widzimy, że raczej średniak w kierunku budżetu. No i bateria, jak to w klapce niewielka, 4310 z 33-watowym ładowaniem. Jest eSIM z ciekawostek, jest ochrona IP42, czyli nie taka jakaś tam specjalnie, no i jest NFC, ale niestety Android 13. Niemniej za poniżej 2000, jeżeli to kosztuje w Japonii, gdzie raczej telefony nie są najtańsze, myślę, że można powiedzieć, że poziom cenowy jest zbliżony do europejskiego, no to kurczę, nieźle, nieźle. O tej ochronie IP42 to wiemy, bo Japończycy, wiecie, się upierają, żeby producenci po prostu podawali tę ochronę bez względu na to, jaka ona jest. Stąd Tak, wiadomo, jest to Japończycy to klapka, jest nie klap... master. jest to klapka, nie będziemy tutaj kopii kruszyć, że ona jest za mała. Ot, jeżeli to ma być tani telefonik zamykany, ma ten eSIM, ma Snapdragona 7 pierwszej generacji. Niech tam, niech to będzie tania klapka. W Japonii co prawda ona tania nie będzie za bardzo, ale jak na japońskie warunki to i tak jest nie najgorzej. Nie, nie, no nie jest źle. No, według mnie no nie ma tragedii, tak? Także przy tej cenie oczywiście. Drugą klapkę właściwie przed chwilą pokazał Huawei. Klapkę nazywa się Packet 2. Tutaj kontynuuje linię tak naprawdę Tak. pierwszego pakieta od Huawei. Jest elastyczny wyświetlacz, bo jest składak, to wiadomo. Oba wyświetlaczyki są LTPO, z przodu jest znowu okrągłe takie, gdzie można zegarek sobie wyświetlać, powiadomienia i 150 innych rzeczy. Ten AMOLED wewnętrzny ma 6,94 cala i rozdzielczość dziwną 1136 na 2690. 120 MHz odświeżanie i 300 Hz, jeżeli chodzi o próbkowanie dotyku. Z kolei ten z przodu to jest 1,15, 340 na 340 pikseli. Kółeczko oczywiście, tak? Odświeżanie do 60 Hz, bo tam też jest dynamiczne. W obu wyświetlaczach jest dynamiczne odświeżanie, także jest Ciekawe, po co LTPO. na tym zewnętrznym, nie? Słucham? Ciekawe, po co na tym zewnętrznym w ogóle ktokolwiek się skupia na odświeżaniu, jak tam i tak nic nie widać, bo ten ekranik jest To bezużyteczny. znaczy, nie wiem, no podali w danych, jeżeli to jest Podali, no. LTPO, to bardzo fajnie, że to jest LTPO, no bo to wpływa w jakiś sposób na
Na co? trwałość baterii. Jeżeli tamten zegarek ciągle nie miga, tylko jest statyczny, no to nie ma sensu go odświeżać częściej niż, nie wiem, 5 razy na 60 sekund. Bo po No. co? Albo w ogóle go można nie odświeżać. No, ma to sens, tylko kurczę, no nie wiem, jak dla mnie w klapce, no to albo normalny wyświetlacz, albo żaden na zewnątrz, bo. Nie wiem, tak zrobili, diabli wiedzą, czy gdzie indziej nie ma, pochwalili się, a niech im tam. Pewnie. Jest sporo zestawów pamięci. Jest 256, 512 i 1 tera, jeżeli chodzi o pamięć użytkownika. I Huawei podaje, tylko on podaje w dwóch miejscach. W jednym podaje 12, a w drugim podaje 12 i 16 giga RAM-u. Prawdopodobnie będą obie wersje, tylko ta druga być może będzie jakąś wersją specjalną, która później wypłynie. I co jest dziwne Może w tym wypadku, poza tą pamięcią, którą ten pakiet ma, to jeszcze do tego obsługuje karty. Co prawda to są karty Huawei'a w NM Memory Card, no ale jest do 512, można sobie jeszcze proszę. dmuchnąć tą pamięć. To jest dosyć dziwne, bo to się chyba do tej pory nie zdarzało w klapkach, co? Ty No pamiętasz klapkę z raczej pamięcią? nie, nie, nie. Z kartą pan, no pamiętam tak z dawnych lat. No tak. Ale w tych z elastycznymi ekranami faktycznie chyba nie było. Nie przypominam sobie, żeby było miejsce na kartę którejkolwiek. Nie podaje Huawei odporności na kurz, natomiast jest IPX8, czyli jest odporny całkiem nieźle na wodę. Jeśli chodzi o aparaty fotograficzne, to tutaj ich jest dosyć sporo. Jest 50 megapikseli jako aparat główny z optyczną stabilizacją obrazu. Jest 12 do zdjęć szerokokątnych i 8 z obiektywem tele. Huawei się upiera, że tam jest bezstratne powiększenie trzykrotne. Ja tutaj oczywiście jak zwykle wątpię, bo tak średnio mi się wydaje to możliwe, że to nie jest hybrydowe. No ale Anusz nie jest hybrydowe. Nie wiem bez peryskopu, jak oni to robią, ale najwyraźniej. 30-krotne powiększenie cyfrowe, ale to pierdółka. Z tyłu łącznie są cztery aparaty, tak? Bo jeszcze jest dwójka do. Właściwie nie pamiętam do czego, albo Zobaczmy. rozmywanie. A jakaś dodatkowa dwójka jest i No, z przodu w jest każdym 10 i razie. 7. Z przodu jest 10 i 7 do zdjęć portretowych. Ten teleobiektyw ma również optyczną stabilizację obrazu i autofokus, podobnie jak główny aparat. Dwie wersje są: jedna jest taką skórą syntetyczną, a druga jest ze szklanym tyłem. Jest bezprzewodowe ładowanie, o tym jeszcze warto by było wspomnieć, 40-watowe i przewodowe 66-watowe ładowarka w zestawie 66 W. Bateryjka 4520, także też nie jest źle. Prawdopodobnie zielona, bo tutaj się nie bardzo da inną bateryjkę wsadzić. To chyba tyle. Czy myśmy jeszcze o czymś nie wspomnieli tutaj w tym Chyba wypadku? wszystko, ale Huawei jeszcze pokazał inny telefon zupełnie jakby przeciwległego bieguna, bo raczej budżetowo, mocno budżetowy model. Nazywa się to Enjoy 70Z i tak naprawdę dobrego można powiedzieć o nim tyle, że ma baterię sporą, bo 6000 mAh. A reszta, no to już ekran HD. Oni Słabo. tak naprawdę to jest powtórka z rozrywki, bo oni No, to jest powtórzyli kląska. Enjoya 60 i diabli wiedzą właściwie dlaczego, bo Odświeżenie oferty, no. no być może, niemniej to jest po prostu dosyć dziwna rzecz. Jak Tak, na no. Huawei, nie zdarzało im się kolejnej generacji, to jest na Chiny wyłącznie, do nas to nie A trafi na jakiś pewno. operator pewnie zamówił. Także możliwe, że to jest jakaś wersja operatorska. Możliwe, tam będzie nowa wersja tego interfejsu Huawei. Bardzo możliwe, że znaczy będzie z Harmony OS, tylko że oni tam zapowiadają, że będzie czwórka. W 60 była trójka, ale tak naprawdę to tutaj po prostu nie ma kurczę różnic. No po prostu nie ma różnic. Po co oni to No to zrobili? no, może mówię, może jakiś operator zamówi. No w Chinach maksymalnie ten telefon 700 wychodzi, więc no sami widzicie, co to jest, nie? No tyle, że ma dużą baterię i istnieje. Tak, kolejną premierę, znaczy nie, myśmy mówili chociaż troszeczkę o tej specyfikacji, nie jest tam 6000 mAh ta bateria, IPS-owy wyświetlacz Dużo wiele 6,75, powiedzieć. 128, 256 pamięci, aparacik mały, bo 13 megapikseli, już wiem, 60 chyba było 50, tak mi się zdaje, ale głowy tutaj nie dam.
Nie, to nie tutaj. Chyba było też 13. No, Już wiesz, naprawdę w tej chwili. jest tego tyle, że można nie pamiętać. W każdym razie telefon raczej low-endowy, no. Zaraz zerknę, bo nawet 60 tutaj mam, co prawda dla nas to jest. Tak, tam było 48 megapikseli, tutaj jest 13 megapikseli. No to widzisz. Tak to wygląda. I to jest chyba jedyna różnica między Enjoy 60 a tym 70Z. Dziwne, dziwne. No. W Indiach zadebiutowało IQOO Neo 9 Pro i na początku mi się zdawało, że to jest tak naprawdę klon tej wersji chińskiej, ale okazało się, że jednak nie do końca, dlatego że dali jednak Qualcomma, dali Snapdragona 8 generacji drugiej i dali chyba inny aparat fotograficzny, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Tak, dali inny aparat fotograficzny, mniej, znaczy inaczej. Główny jest taki sam, bo to jest 50 i to jest Sony IMX920. Natomiast szerokokątny zamiast 50, która była w tej wersji chińskiej, jest 8 tylko biedniutka. Tak, bo tak naprawdę to, co do Indii trafiło jako Pro, to jest podstawowy IQ Neo 9 z Chin. I jak sobie teraz patrzymy na specyfikację tego IQ 9 bazowego w Chinach i tak próbuję znaleźć jakąś różnicę na szybko w tej chwili, to nie widzę. Więc po prostu IQ poszło na łatwiznę i zmienili nazwę po prostu telefonu i w zasadzie tyle. No, kolory ma fajne. Także uważajcie, żeby się w tej chwili nie złapać, bo Tak. jeżeli ktoś kupuje w Chinach, Indiach, jest naprawdę No to masa się takich może ludzi, którzy pomylić. ściągają, to dosyć łatwo jest rzeczywiście popełnić błąd i zamiast tego większego wypasu kupić trochę mniejszy Tak, wypas. no w każdym razie Pro w Indiach to jest w Chinach podstawa, ale ma fajny ekran, AMOLED-owy 144 Hz, bateria 560, 120 W ładowanie, więc biedy nie ma. No i do tego w barwach narodowych naszych występuje, bo jest biało-czerwony. Totalnie. Jak nasza flaga. I nie jest to jedyne Vivo, które debiutowało w tym tygodniu. Mamy jeszcze Vivo Y100T, które debiutowało w Chinach, chyba jeżeli dobrze pamiętam, w Chinach. W Chinach taki. I to jest smartfonik na Dimensity 8200 z IPS-owym wyświetlaczem 664, bateryjką 5000 standardową, ale ładowaną za to 120-watową ładowarką. Jedyny Pamięć. mocny punkt tego sprzętu, mam wrażenie. Przepraszam? Chyba jedyny mocny punkt tego sprzętu, tak jak patrzę na tą To znaczy, specyfikację. tak naprawdę to też jest klon. To też jest Tak, klon. tak I sądzę. to najlepsze jest to, że to jest klon Vivo Y205G z Indonezji. Jest w zasadzie niemal identyczny. Tam chyba pojedyncze rzeczy się różnią. Bardzo niewiele tych różnic w każdym razie jest. Chyba pamięci, nie pamiętam, aparaty chyba nawet są identyczne. Także jeszcze raz Vivo pokazało ten sam telefon, tym razem na troszeczkę innym rynku. Czy to jest telefonik warty grzechu? Tak, pewnie w Europie czy w Indiach się pojawi pod jeszcze inną nazwą. A możliwe, że ten Y205G na przykład. Chociaż nie, tam z Y200 też było pomieszane potwornie zupełnie. Było kilka wersji na różne rynki. Nas to średnio, bo Vivo u nas i tak nie ma, więc. Ale jeszcze jeden Vivo jest. No tak, jest jeszcze. Tym razem w Indiach dla odmiany. Fajnie wygląda. Fajnie wygląda, bo występuje albo w granatowej wersji z takim. Nie wiem, jak to się nazywa. Z tyłu w kratkę jest po Zamkiem prostu. krateczkę albo wersji pomarańczowo-złotej pokrytej Znaczy, skórą. po pomarańczowej kratkę czarny jest w rąby, tak jest, Rąby. to No taki właśnie, o wzorowy. widzisz, tego słowa szukałem, rąb. No, tak, rąb. Oczywiście, że jest w rąby. Obudowa chroniona na poziomie IP54, a w środku Snapdragon 4 drugiej generacji, 6,8 RAM-u. Pamięć wewnętrzną można poszerzyć i nominalnie to ona ma 128, plus to, co na karcie dodamy. Wyświetlacz AMOLED na szczęście 6,67 cala Full HD, z przodu aparat 16, z tyłu 50 plus 2, czyli tak zwyczajnie, i do tego bateria 5000 i 44-watowe ładowanie i głośniki stereo i wszystko to razem za okolice 1000 zł w Indiach.
Ładnie wyglądający smartfonik, tyle. A, tak, wyróżnia go wyko. I też klon, ale zostawmy to już, bo powiem szczerze, Nie, że. bo to jakbyśmy zaczęli szukać, co tym razem sklonowało Vivo, to nie dojdziemy do ładu i składu, Nie, obawiam się. jest to również klon od tego smartfonika, z którego jest to klonowane, wyleciało mi w tej chwili, naprawdę, który to jest, wybaczcie. Różni się tym, że rzeczywiście jest dodatkowa ta wersja pomarańczowa, której tam nie było. I właściwie tyle. Cała reszta jest identyczna. Tak, tu. Aparaciki, jak widać, to jest. Kurczę, mówić, że na niskiej półce już jest 50 megapikseli, są AMOLEDy. To jest ta niższa, trochę wyższa, tak, bo to. Ta, no. Teraz już można powiedzieć, że okej, no, że jest w porządku, ale myślę, że głównym atutem tego telefonu mimo wszystko pozostanie jego wygląd. Nie, Bo to no, oczywiście jest znaczy zrobione. wiesz co, to naprawdę nie jest zły telefon. Ten Snapdragon 4 daje radę jeszcze. Jest 44-watowe ładowanie, jest to bateria standardowa. No pamięć troszeczkę mało, jeżeli chodzi o pamięć użytkownika, ale można sobie zawsze kartami rozszerzyć. To wpływa na cenę, tak, bo telefon jest troszkę tańszy dzięki temu, że ma tej pamięci mniej. No ale można sobie tę pamięć rozbudować. Zdjęć genialnych się nie porobi, ale zdjęcie rodzinne bez żadnego problemu tym 50 megapikselami da Nie, się no to zrobić. główny aparat wystarczy, no. Jest tutaj jedna rzecz dziwna, jak zauważycie na zdjęciach, on ma z tyłu trzy aparaty fotograficzne. Ten trzeci aparat fotograficzny to jest czujnik migotania po prostu. Nie jest to aparat, znaczy nie jest to, nie Jest to działa tam w pełnoprawny funkcji aparat. aparatu. Tak, tylko działa w funkcji czujnika i zdjęć nim nie zrobicie, no ale zrobicie to na pozostałych. No. Tak to No. wygląda. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest debiut japoński, tylko taki średni debiut, debiut smartfonika specjalnego. Japończycy, Sony dokładniej, podpisało współpracę, sklep Sony podpisał współpracę z Genshin Impact i poza kilkoma gadżetami, które tam są z elementami z gry Genshin, bo to jest taka gra online'owa, zapewne wiecie, ale odmówię dla tych, którzy przypadkiem nie. Są tam słuchawki z elementami graficznymi, są dwa plecki silikonowe na Xperia 1.5 i na jeszcze jeden model, nie pamiętam który. I wypuścili również specjalny model Xperia 1.5 Genshin z tyłu no, nie, z grafiką, tak? Jest wyryta tam na obudowie ta grafika, jest całkiem fajnie wygląda. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o smartfony. Ja nic więcej chyba nie mam. No ja mam, ale to bardziej są zapowiedzi. Znowu Indie i tym razem Samsung Galaxy F15 5G na MediaTeku 600 z plusem, z baterią 6000 mAh, z wyświetlaczem Super AMOLED. No i w zasadzie tyle, co podano, no i z długim wsparciem. Pojawi się w Indiach 4 marca. No i wtedy też pewnie poznamy cenę i tak dalej i pewnie się też dowiemy mniej więcej w tym samym czasie, że na niektórych rynkach to się powinno pojawić jako Galaxy M15 5G. Ot. A pojawiły się, widziałem informacje kolejne o Google Pixel Fold 2. Ja, o matko. No, no tak. Wygląda strasznie. Specyfikacyjnie i fotograficznie na pewno to będzie sztos, natomiast pod względem designu Google powinno zatrudnić kogoś chyba, kto potrafi naszkicować telefon, bo... Ale to coraz częściej niestety producenci mają problemy z sensownym zaprojektowaniem tyłu telefonu. Próbują się wyróżniać i to z jednej strony jest dobrze, Czasem bo wychodzi, czasem nie. no właśnie, czasem jest troszkę lepiej, czasem jest troszkę gorzej. Ja. A Sprojektowanie... No, mów. jeśli o telefony chodzi, masz coś jeszcze? Tak, mam. Właśnie No dlatego to chciałem dawaj. powiedzieć, że jeżeli chodzi o projektowanie, Oppo lepiej poszło. Znowu zapowiedzieli też w Indiach kolejnego średniaka Oppo 25 Pro 5G, który ma raz, że fajny kolor, dwa, nawet jakąś, chociaż nie jakoś szczególnie oryginalną tą rameczkę tylnego aparatu. Też będzie AMOLED, podobnie jak w tym modelu, o którym Samsunga, co przed chwilą mówiłem, 6,7 cala. Będzie Dimensity 7050, bateria 5067-watowe ładowanie, z aparatami tak sobie, bo 64 plus 13 plus 2 z tyłu, z przodu 32, szczelność IP65, a premiera, no nie zgadniecie, 5 marca dla odmiany.
Więc te 4-5 marca też będą oblegane, bo przypominam jeszcze, że nadchodzi nowy Nothing Phone 2A. No i jeszcze, żeby było zabawniej, też z premier Realme On 12. też ma te aparaty, zdaje się, niezłe. Tak, dwie 50. Ułożone z tyłu. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki problem, bo co róż wyskakiwały jakieś przecieki ze zdjęciami Tak, tylnych już był. aparatów i każdy kolejny okazywały się nietrafione zupełnie. A teraz już jest podobno ten właściwy. Tak, ponoć tak, jest trochę zmiana, bo zawsze były w pianie w narożniku, teraz są w poziomie na środku, ale interfejs glifowy jest, przezroczyste plecki są, a stylizację Nothinga można albo kochać, albo nienawidzić, ale na pewno nie będzie się obojętnym. I jeszcze zacząłem mówić o Realme 12 Plus. No, rodzinka się powiększa. Nie wiem, po co ten plus przy tej 12. Bym się, no ale tak go nazwano w sklepie, gdzie już podana jest cena i przyjmują zamówienia, więc chyba to się nie zmieni. Nie wiem, skąd ten plus wymyślili, no ale najwyraźniej będzie jeszcze słabsza 12. Ten 12 plus ma Dimensity 7050, 12 giga RAM-u plus 256 pamięci, AMOLED-owy ekran 6,67 cala ze 120 Hz odświeżeniem, do selfie 16 mega. Z tyłu z kolei 50 i to jest jeden z tych nowszych aparatów Sony Lynk 600 z optyczną stabilizacją. Do tego Znaczy, szeroki. no, nowszych jak nowszych, to jest stara matryca, tylko No, ale przebrandowana. nie wiesz, nie Niech jakiś. im tam. Niech będzie nowa nazwa, nowy aparat. Pilnuje Szeroki. się Sony, żeby przypadkiem nie było wiadomo, która matryca jest która i który Tak. telefon ma jakie ich aparaty ich własne. No, To bo po jest co podawać wymiar matrycy, po jak się podoba. prostu coś potwornego zupełnie. No. No taki, od taki telefonik w stylu Realme, czyli tam oczywiście skórzane plecki, ten okrągła tafla z aparatami z takim koncentrycznym wzorem, no nie brzydki telefonik. I faktycznie już chyba dojechaliśmy do końca premier. I ja jeszcze chciałem wspomnieć o takiej głupiej plotce, głupiej, nie głupiej. Ktoś rzucił w Korei, że Oppo, Vivo, no i co za tym idzie, OnePlus kończą produkcję składaków. Oppo już to zdementowało, Vivo jeszcze nie. No, od taka plotka, ja podkreślałem już w tym artykule i podkreślę teraz wam bardzo z przymrużeniem oka do tej plotki należy podchodzić, bo wydaje mi się, że ktoś puścił po prostu smroda na zasadzie, a będzie rewelacja, podadzą nas dalej i poszło w świat. No ale tak jak mówię, Oppo już zdążyło zareagować i powiedziało, nie, będziemy robić składaki, no i fajnie, bo im nieźle wychodzą. No cóż, na zdrowie. Dla mnie te składaki flipowe nadal są dziwną konstrukcją, ale może rzeczywiście, jeżeli znajdują nabywców, to na zdrowie. Ja z Tak. kolei w tym tygodniu jakoś w dosyć wielu miejscach znalazłem taką dosyć przykrą informację, z tym, że to też jest informacja, która nie jest na już. To jest taki news z przyszłości. Mianowicie mówi się o tym, że coraz, jako że sztuczna inteligencja coraz częściej znajduje miejsce na naszych smartfonach, widać u producentów chińskich w szczególności, że pakują po prostu i starają się znaleźć dla niej jakiś użytek. Publicyści, badacze rynku, analitycy stwierdzili, że bardzo możliwe, że przyszłe smartfony, i zresztą takie zapowiedzi gdzieś już w różnych miejscach słychać, miałyby nie mieć normalnych aplikacji, tylko miałyby mieć jakiegoś szczątkowego OS-a z AI właśnie funkcjonującym w tle, które będzie reagowało inteligentnie na nasze potrzeby, czyli jak będziemy potrzebowali wyszukiwarkę, to nam zaoferuje wyszukiwarkę, jak będziemy potrzebowali jakichś informacji bezpośrednich. Zresztą AI jest całkiem niezłe w wyszukiwaniu informacji, tylko że te nowoczesne są rzadko bezpośrednio podpięte do internetu. Natomiast tam, gdzie jesteśmy w stanie się podpiąć, to jest w stanie, można znaleźć fajne rzeczy. Bardzo fajnie tłumaczą, znacznie lepiej niż Google na przykład. Są świetne, jeżeli chodzi o przerabianie obrazków, czy powiększanie na przykład, czy polepszanie jakości, czy zmianę, nie wiem, wywalanie tła na przykład z obrazka, czy różne inne rzeczy. Są dobre, jeżeli chodzi o audio. W związku z tym jest o tym mowa. Dla mnie to jest jakby przykra informacja, głównie ze względu na to, że im bardziej scentralizowany jest system, im bardziej opiera się na jakby dedykowanym interfejsie, na dedykowanym, na jakiejkolwiek dedykowanej sile, tym bardziej jest podatny na wszelkiej jakości, wszelkiej możliwości uszkodzenia. Łatwiej Dokładnie. to zhakować, łatwiej, jeżeli
centrum padnie, to Proszę. łatwiej po prostu sprawić, że nasze urządzenie stanie się średnio użyteczne, bo nie No i będzie można czegoś po prostu używać. łatwiej też użytkowników kontrolować, łatwiej im coś dać, ale i równie łatwiej im coś zabrać albo zażądać za tych pieniędzy. Ja się chyba starzeję, bo mnie całe to AI w ogóle nie kręci. Nie wiem, ja zwyczajnie nie czuję potrzeby aż tak bardzo. Pewne rozwiązania tak, natomiast no, jako takie zastępstwo tradycyjnego smartfona, systemu. Nie wiem, generalnie w ogóle ja na przykład nie lubię gadać z telefonem. Nie używam, autentycznie nie używam nawet w samochodzie asystenta głosowego, bo po prostu nie lubię. Mam jakąś taką, że nie, on mnie nie posłucha, on nie zrobi tego, co będę chciał, będę się wkurzał, a tak to ja nawet jak jadę samochodem, mówię, to wolę się zatrzymać, tap, 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 zrobiłem. A nie, zadzwoń do. I źle zrozumiałem, powtórz. I już po prostu człowiek od razu wpieniony, do widzenia. I tak samo będzie z jajem. No, powiem, wyszukaj w okolicy, nie wiem, knajpę. No i też, nie, wolę to zrobić sam. Nie wiem, mówię, może się starzeję po prostu. W kręgu anglojęzycznym to jest troszeczkę łatwiejsze niż No. jeśli idzie o język polski. Nie wiem, czy polskie firmy, które się zajmują tymi No interfejsami wiesz, no. rozpoznającymi mowę i działającymi w drugi sposób, czyli na przykład z tekstu na mowę przekładającym, w jakiś sposób się lenią, czy rzeczywiście chcą zarobić za duże pieniądze. W Nie. kręgu anglojęzycznym to Pędzę. działa znacznie lepiej. Ludzie sobie dosyć chwalą, czy to jest asystent głosowy, czy to jest, nie wiem, AI, z którym można sobie pogadać po angielsku na przykład. Ja korzystam z AI na co dzień, ponieważ mam taką potrzebę, korzystam z tego w pracy. Jest cała masa atrakcyjnych rzeczy, które są na szczęście, mówię na szczęście, wbrew waszemu interesowi by się wydawało, ale mnie się zdaje, że nie. Na szczęście dostęp do bezpłatnych interfejsów AI wymaga troszeczkę wysiłku od użytkownika. Coraz mniej, dlatego że zaczynają być huby, które uruchamiają po prostu poszczególne aplikacje za darmo. Za darmo można sobie, nie wiem, generować obrazki, za darmo można sobie z tekstu, tak, czy przerabiać własne zdjęcia. Za darmo można grzebać i edytować wideo, podmieniać twarze, podmieniać głosy i tak dalej. Tylko trzeba po prostu wykonać dosyć spory wysiłek, żeby sobie lokalnie te rzeczy zainstalować. No Na to przykład trzeba mieć dosyć mocnego kompa, tak, do tego jeszcze. no. Natomiast obawiam się, że jest to niewątpliwie przyszłość, dlatego że to są rzeczy zwyczajnie atrakcyjne dla Tak, użytkownika no rzeczywiście. końcowego Tylko wiesz, pod wieloma względami. tak jak zauważyłeś, no my Polacy jako naród wybrany mamy niestety język na tyle porypany, że żeby to działało tak jak należy, to jeszcze długo, długo moim zdaniem. Bo no i faktycznie w Galaxy ta AI w tych telefonach zaczęła działać po polsku, ogarnia jako tako ten język, ale nadal to jeszcze nie jest to, co by mi zrobiło, że tak powiem, co by na mnie zrobiło jakieś takie kolosalne wrażenie. A jeszcze wracając do tego, co Jacek zaczął mówić, to przypomniał mi się jeszcze jeden news, mianowicie o firmie takiej chińskiej Meizu, która ogłosiła, że nie, już szalimy smartfony, nie będziemy ich robić. Tak, pożegnaliśmy się z nimi. Tak, niedawno mówiliśmy wam, że akurat pokazali, bo całkiem niedawno, chyba z tydzień czy 2 temu, jakiś smartfon i to już jest ostatni smartfon tej marki, bo właśnie oni idą w AI. Wszystko będzie w AI, ale tu jest drugie dno, ponieważ Meizu należy do firmy Geely, produkującej samochody, czy tam Geely, whatever jak to się wymawia. W każdym razie chiński, duży bardzo producent samochodów. I to się zaczyna kleić. No, planują jakąś tam własną platformę systemową, system dla samochodów zintegrowany ze smartfonem, sztuczna inteligencja tu w samochodzie. Nie. Nie, 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 ja nie chcę. Ja chcę nadal prowadzić swój samochód samemu. Nie chcę, żeby samochód cokolwiek robił za mnie. Mnie wystarczająco wkurzają głupie komunikaty od samochodu typu zmień żarówkę. Co, ja nie widzę, że mi się żarówka zjarała? Ej! No nie, po prostu ja jestem na nie. Trudno. Tutaj nie podoba mi się to. I nie wcale nie czuję potrzeby korzystania, ale myślę, że wy chcecie, więc dostaniecie od producentów to, czego chcecie. Ja się po prostu tej całej AI troszeczkę obawiam, że to się odwróci prędzej czy później przeciwko nam, chociażby z głupiego powodu, wiecie? No jak wszyscy już będziemy mieć te ukochane samochody elektryczne, wszystko będzie na prąd, bo nie wiem, czy słyszeliście, że gazu też nie wolno będzie. Jak to wszystko pieprznie,
to my zostaniemy kompletnie bez niczego i obudzimy się w czarnej, wiecie gdzie. No, ale to jest oczywiście czarna wizja, teorie spiskowe, bla, 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 oczywiście wiadomo. Natomiast o tym chyba nikt nie mówi głośno. Natomiast no, pamiętajcie, że cała ta AI i wszystko działa na prąd. Na prąd. Nie, myślę, znaczy I badać to obynajmniej bez tak w wyników. ogóle to wszystko u nas działa na prąd. Jakby prądu No, zabrakło przez dłuższy no czas, to tak, byśmy leżeli ale i czali po prostu. więcej, więcej elektryków. Nasza sieć wspaniała to na pewno wytrzyma. No. Nieważne, że na wsi, kurde, przygasa światło, jak sąsiad odpala dojarkę do krów, ale damy radę. Nie takie projekty się kładło w tym kraju, nie? No to dlatego sąsiad musi w tej chwili zinstalować fotowoltaikę i pompy ciepła i różne inne rzeczy i wtedy będzie ten cały prąd pompował do Idź sieci z powrotem. do sąsiada i mu to powiedz, a ja to będę nagrywał, jak cię sąsiad z widłami gania. Tak czy inaczej, słuchajcie, w tych nastrojach, no, że nie bardzo minerowych, bo się w końcu śmiejemy, niemniej No. jest to przyszłość, która nas czeka, przyszłość, która gdzieś tam za rogu wygląda i ja namawiam was bardzo, że jeżeli się chcecie bawić w AI, to No. bawcie się w AI za darmo, znajdźcie A sposoby, wiesz żeby co? zainstalować lokalnie, bo są. I Ale ewentualnie na własnym komputerze, bo wtedy to nie wyłania. Jacek, ja straszny faux-spas popełniłem. Słuchajcie, zapomniałem jeszcze jednej premierze. Właśnie zaraz po tym, jak skończymy nagrywać tą tygodniówkę, bo nie będziemy ukrywali, nagrywamy ją troszeczkę od rana, I w zadebiutuje czwartek, a nie w piątek. w czwartek zadebiutuje Xiaomi 14 Ultra. Wspaniały fotograficzny smartfon z 50-megapikselowymi aparatami z tyłu, z pięknym wyświetlaczem, super mocnym procesorem, bla, bla, bla i w ogóle super, super, hiper, duper. Ale o nim to opowiemy wam za tydzień, bo słuchajcie, zaraz są targi MWC. Tak. Jest między innymi globalna premiera podstawowej czternastki. Xiaomi zrobiło fajny ruch, bo nie da nam czternastki, ale da nam ultrę za to tą fotograficzną. To o tym wam opowiemy za tydzień i w ogóle opowiemy wam o targach MWC. A przypomniało mi się o tym, jak powiedziałem, że sąsiad gania z widłami. Tak mówię, o, będzie ganianie. No, będzie ganianie po targach, także oglądajcie nasze materiały z targów. Postaram się jakieś tam relacje wam pozapodawać, a za tydzień podsumujemy sobie całe to. A jak zaglądacie na MGSM-a, to na MGSM-ie macie pełną specyfikację tej Tak, już. czternastki Ultra. Przepraszam, nie pełną, bo bez wymiarów, ale jest No, waga, jest wymiary grubość zaraz i się, wszystko jak inne. będziecie ten film oglądać, to myślę, że już wymiary będą, bo premiera jest 11:40, a premiera się zaczyna bodajże o 12 naszego czasu, także luzik. Ale tak jak mówię, bo mam cichą nadzieję, że ten telefon sobie pomacam na MWC, aczkolwiek nie do końca, bo on będzie troszeczkę później w Europie, więc nie wiem, czy oni nam go pokażą, czy tylko pokażą nam go na ekranie, czy tylko pokażą nam go w gabloce, bo i takie numery też już widziałem. W każdym razie do zobaczenia, moi drodzy, za tydzień. Życzymy Wam bardzo miłego weekendu. No i oczywiście zapraszamy w poniedziałek, a może już nawet w niedzielę zapraszam Was oczywiście na nasz kanał. I w poniedziałek na jakieś tam relacje z targów. Dziękujemy Wam Oglądajcie. serdecznie, że wpadliście. Zaglądajcie rzeczywiście na naszego YouTube'a. Na TikToka też można zaglądać. Ktoś, Też. nie wiem, czy widziałeś, ktoś Tak. tam nam napisał, że a po co TikToka? Nie, no Słuchajcie, wiecie, nie że rozumiem. rekin, żeby przeżyć, to musi pływać przez cały czas, tak? A teraz jak mu to wszystko tam pakują i wodę zmieniają w inną ciecz, to też musi się jakoś radzić. W związku z tym staramy się sobie radzić jak No. możemy. Albo będziemy I mieli zasięgi, albo nas więcej nie będziecie oglądali, a no dokładnie. przecież nas kochacie. No Za właśnie, więc naszą albo inteligencję, mądrość i urok osobisty, nie mówiąc już o tym, jacy jesteśmy przystojni. Także no moi drodzy, dokładnie. musimy w TikToki też Właśnie, nastąpić. no słuchajcie, nie, w ogóle zaglądajcie na TikToka, bo postaram się nadawać na żywo, bezpośrednio ze stoisk, czyli będziecie widzieli dokładnie to, co ja w tym momencie oglądam. Kurczę, jakie to fajne, nie? Wodtechnika. Także zapraszamy i tu, wszędzie postaramy się wam coś pokazać, także żeby nie było, że jak ktoś nie lubi TikToka, to już nic od nas nie dostanie. Będzie też YouTube, będzie też normalnie na stronie do obejrzenia. Na YouTubie są te miniaturki, tak? Ten A! mały format jest ten A, TikTokowy. to wszystko jest do. No. Dobra, kochani. To do zobaczenia w takim razie. Trzymajcie się ciepło, miłego weekendu, cześć. Cześć.